Cześć, cześć, witajcie moi drodzy widzowie w unboxingu donate'owej paczki. Tak, nie wierzyłem w to, że uda nam się nagrać odcinek, ale udało się dzięki waszej pomocy. I co tu więcej mówić, przejdźmy do otworzenia tej małej, ale cieszącej, małego, ale cieszącego foliopaku. Czekajcie, odsunę trochę. O, dobra. Ja wiem, że dźwięk może nie być najlepszy, bo nagrywam akurat w kuchni, bo nie mam za bardzo dzisiaj lepszego miejsca, żeby to nagrać. Najmocniej was za to przepraszam. No i dobra. Młody, przejmij. Załatwione. Dobra, uwaga, odbijamy wszystko. Dobra, zabierz folię. Tylko nie bąbelkuj ich teraz, ok? Zaraz. Tu postawię. Tak. A więc przyszło wszystko, czyli lampa, która pozwoli nam doświetlić materiały. Tutaj mamy ładowarkę oraz baterię. Dla potwierdzenia, żeby nie było, proszę bardzo. O, tak będzie lepiej widoczne. Widać. Mamy paragon. Reszta nazbierana tam około tam 30 zł przejdzie po prostu na kolejny cel, na które zbieramy, czyli stół. A więc dobra, zacznijmy oczywiście od najmniejszych rzeczy, czyli od ładowarki. Bo czemu by nie? O tak, pudełeczko jest cudowne, widzę. A ładowarka myślałem, że będzie troszkę większa ogólnie, ale zaskoczyła mnie wielkością. Ale jest tylko mała. Tak, ładowarka to jest takie coś. O, fokus. Ładowarka to jest takie coś. Kabelek ładujący. Dalej mamy, dość ciężki. Na pewno? Tak, ciężki akumulator, zobaczcie, jakie to jest. Kurde. O, przepraszam najmocniej, ja wiem, nie najlepsze warunki nagrywania. Tak oto prezentuje się ta bateria. Jest dwa razy grubsza niż sama ładowarka, ale mam nadzieję, że również na trochę będzie wystarczyła do działania. Czasu działania, znaczy takiej lampy. I tak z czasem na pewno dokupimy ich więcej. Oraz główny przedmiot, czyli Yongnuo Digital YN300 Air 2 Pro LED Video Live. Ma po prostu same piękne tutaj napisy. Czy mamy tu gdzieś jakąś specyfikację, żeby wam pokazać? Tutaj mamy specyfikację, ktoś jest zainteresowany. O, proszę bardzo, teraz powinno być to widoczne. Więc dobra, otwórzmy to cudeńko. O. Uwaga. Co mamy w środku? Chińskie znaczki. Tak, gwarancje, instrukcje. Wow, ten panel jest dużo większy niż myślałem. Proszę bardzo, to jest sam panel. Tu są jeszcze z tyłu gdzieś do niego akcesoria. O, właśnie. Ej, jest coś napisane. Tak. Zaraz to przyjrzymy się tam, dobra? Mhm. A więc tak, jeszcze mamy woreczek, taki dość mięciutki, wręcz prawie przezroczysty. Mamy tutaj taką rączkę, żebyśmy mogli sobie to trzymać. Nie wiem po co mam to trzymać w ręku, ale zamontujemy to bezpośrednio do naszego statywu. Oraz tutaj mamy też jakiś, szczerze nie wiem co, też jakiś uchwyt na coś. No i zobaczmy samą lampę. Uwaga. Szkoda, że ten uchwyt jest tu plastikowy, ale co zrobić? O, proszę bardzo, z tyłu prezentuje się to tak. Już wam pokazuję. Pilot ogólnie jest wyjmowany z tego, co pamiętam, tak? Proszę bardzo, możemy go wyjąć i obsługiwać tutaj kolory i ogólnie całe działanie lampy. O kurka. Gdzie jest ta bateria, Wiktor? Tutaj jest bateria. Czekajcie. Ta bateria wchodzi nam w ten sposób. Nie chcę teraz tego popsuć. A, to się wsuwa, tak, okej. Okay. No dobra, razem z wsuniętą baterią to już robi wrażenie. Tak oto się prezentuje. Nie wiem, czy to jest w jakimś stopniu. Jest w jakimś stopniu naładowane. Proszę bardzo. O kurka.
Tak oto się to prezentuje. Może tak. O Jezus Maria. O kurde. Może zgasimy teraz światło? O proszę bardzo. O kurde, widać. I tak, wyłączymy. Nic nie widać. Włączymy. Mamy światło. I teraz dość płynnie, dotykowym tutaj panelikiem samemu naokoło sobie przełączam barwy kolorów. Może pokażę tak. Tutaj mam tego pilocika, nacisnę tu. To, aha, bo tutaj trzeba go włączyć. Ja nie wiem, czy on jest na... A, on może być rozładowany. Tak, dobra. To tak nie pokażę aktualnie, bo on może być po prostu nienaładowany albo mieć tam zabezpieczenie jakieś. No, ale tak oto się to prezentuje. Dzięki tej lampie będziemy mogli na przykład załatwić green screena, którego tutaj zakończyłem, już zacząłem się rozglądać i będziemy mogli zrobić tutaj upgrade na live'ach, co będzie super sprawą. A więc jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim tutaj moim wspierającym, wszystkie niki, bo akurat z pamięci, no wybaczcie, ale trudno mi was wszystkich spamiętać, z pamięci nie powiem, ale tutaj gdzieś teraz się wyświetlicie. Wszystkim bardzo dziękuję z osobna, każdemu z osobna, jak to się mówi. No i co, co do recenzji tego panelu, to na pewno ukaże się, tylko potrzebowałbym około, nie wiem, tygodnia czy dwóch, żeby jeszcze się tym pobawić, na spokojnie zobaczyć, jak to wygląda, praca na baterii i tak dalej. Ale zdradzę, że pomysł na to, jakby miała wyglądać recenzja, już jest i zdradzę tylko tyle, że na pewno będzie to na Urbexie. A więc wielkie dzięki za uwagę. Bardzo dziękuję za wasze wsparcie oraz ten cudowny panel, który was teraz oślepia. I do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale. Cześć, trzymajcie się, moi drodzy widzowie.